Jak wiemy, wielu użytkowników Xiaomi narzeka na aparaty w tych telefonach. Niestety, w tym wypadku firma nie zdecydowała się na zastosowanie wydajniejszego, lepszego aparatu. Nawet w tym wypadku główny aparat nie jest dostarczony przez Sony, jak to ma często miejsce w chińskich telefonach. Nie wiem, kto jest dostarczycielem tej kamerki, ale niestety nie powala ona na kolana, to muszę na samym wstępie przyznać. Aparat ma 13-megapikselową matrycę. Producent chwali się, że obiektyw posiada 5 soczewek i przesłonę f2.0. Jednak skupmy się na zdjęciach. Niestety nie prezentują one tak dużej ilości szczegółów, jakbyśmy tego oczekiwali. Co prawda nasycenie kolorów, jak i odwzorowanie jest na bardzo dobrym poziomie. Nie ma tu przekłamań, nie ma żadnych różowych plam po środku. Jednak mimo wszystko trochę oczekiwałbym lepszego aparatu, przynajmniej takiego jak w Redmi Pro. Wiele zdjęć będziecie mogli zobaczyć w recenzji tekstowej na blogu gadgettelchina.pl. Tam są zdjęcia bez selekcji. Możecie je w naturalnym, prawdziwym rozmiarze zobaczyć i sami ocenić. Jeżeli chodzi o zdjęcia robione w nocy, to wypadają one lepiej niż średnia dla chińskich telefonów, to muszę od razu stwierdzić. Lampa błyskowa jest dosyć dobra, a czułość jest na miarę przyzwoitym poziomie. Ilość szumów, zakłóceń jest troszeczkę mniejsza niż u konkurentów chińskich podobnej półki cenowej. Kamera pozwala nagrywać filmy w zwolnionym tempie, jak i w trybie poklatkowym.